13 sekund, a ja mam. Nie, ja mam jakąś surykatkę na tym. Pomocy! To jest po prostu tragedia. Czekaj, zróbmy mu. Szybko. Dobra, ma zielony uśmiech. Nie chcę tego komentować. No cześć, jestem się, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku razem z Neresią. Hej! I w ogóle tak strasznie dawno nie nagrywaliśmy razem. Także jeśli będziecie chcieli więcej takich odcinków, słuchajcie, dobijcie tutaj powiedzmy 3000 łapek w górę, a my dzisiaj zagramy w Pixel Painters. Będziemy rysować. Gotowa? Tak. Dobra, tak. Kanał Neresji macie oczywiście w karcie, także zapraszam tam bardzo serdecznie, a my lecimy, słuchajcie, od razu na arenę. I czy zadziała, czy nas nie wyrzuci? Jestem. Jest, udało się, dobrze, słuchajcie, także mamy misia lub niedźwiedzia, bear, o, to jest... matko. Ogólnie, jak byś to przetłumaczyła, powiedz mi może? Niedźwiadek. Niedźwiadek? Ja bym powiedziała, że to jest niedźwiadek. Ale myślisz, że zrobić bardziej teddy bear, czy po prostu no, bear? Na takiej zasadzie, ja bym zrobiła bardziej teddy beara. Tak dość intrygująco, muszę powiedzieć. W sensie sam się zastanawiam, jakby tutaj się za to zabrać. Dobra, no to w takim razie trzeba jakiś początek. To są różne wielkości! Czego? Tych pędzli, ja tego tak? nie widziałam. Jak, jak to się zmienia? Na pasku na dole. Ty masz na pasku to, a ja to też nie widziałem tego. Ależ to, ej, patrzcie, cały czas uczę się czegoś nowego, także wspaniale. Zapraszam ogólnie do Neresji na kanał, bo Neresja prowadzi różne serie z różnych gier, Minecrafta również, jeśli ktoś jest zainteresowany ogólnie takimi rzeczami. I słuchajcie, ogólnie Neresja, może powiesz coś tak więcej o sobie, bo może jest sporo osób, które jeszcze cię nie znają. Ja mogę powiedzieć o sobie, że ja lubię rysować i ta gra jest dla mnie genialna, zapraszam. Tak, także u Neresji stała seria, słuchajcie, od teraz to będzie właśnie... Właśnie to. Ej, ale zarąbisty jest ten duży pędzel. Jeszcze tym nie rysowałem. Dobra, słuchaj. Genialne. Ja powiem ci, jaki mam mniej więcej pomysł, bo ja chcę zrobić sobie komódkę drewnianą i na tej komódce drewnianej będzie właśnie ten teddy bear, taki misio. Właśnie też tak mi bardziej pasuje. A bo ty idziesz bardziej w takie detale. Co? Znaczy, żeby to było mniejsza... Czemu nie mogę tego rysować? Żeby co było? Żeby to było mniejsze, żeby sama postać była mniejsza, a bardziej skupiona też na... Wiesz co, ja powiem ci, jak dużą robotę robią tutaj detale, to sobie nawet nie wyobrażasz. W sensie, tak? Możesz samymi detalami zagrać dużo bardziej niż samym tym, co rysujesz, nie? Bo w sensie, nie musisz umieć ładnie narysować na przykład obiektu, który rysujesz w tym momencie, bo na przykład ważniejszy będzie i lepszy będzie w tym przypadku, nie wiem, no, otoczenie, czy to będzie okno, chmura, czy jakaś inna rzecz gdzieś tam w pomieszczeniu, żeby to w całokształcie po prostu robić, nie? O, ty! Jakby. Masz jakiś pomysł już ogólnie na to, jak to zrobisz, czy jeszcze nie? Tak poniekąd bardzo. Bo okay. jeszcze się waham, ale... Matko, tu czas leci szybko! Tak, już zostały 2 minuty w tym momencie. Także razy przyspieszyć ogólnie. Nie. Dobra, ja tak zrobię sobie taką... Ja nic nie mam, tak właściwie. Ja też tak szczerze mówiąc od razu mówię, że jestem w tym samym miejscu co ty. Nic tutaj się nie różni w tym miejscu. Uwaga, zaraz to zrobię. Dobra. Najgorsze jest stawianie prostych linii, bo ja tak staram się to myszką robić ogólnie głównie ołówkiem. Aha, tak, bo ołówkiem można sobie fajny detal zrobić i no. można to sobie ładnie dopasować. Dobra, to zaraz sobie zrobimy wszystko. Jaki masz pomysł ogólnie? A tam nie można prostej linii, tam u góry masz taki znaczek. Są niby, ale ja nie umiem tego używać, wiesz, wygodnie mi się używa ołówka. Ja jestem przyzwyczajony. Właśnie, bo czekaj, pytałem, jaki masz pomysł na to? Tak może coś przytocz. Tak właściwie to nie mam, niekoniecznie, po prostu idę na żywioł. Aha, no dobra. No i jolo. Ale w sensie, no to co rysujesz, może opisz mi. Niedźwiadka, na razie mam głowę. Okej. Okay. No to spoko w takim razie. I tak dużego go robisz na płótnie, czy tak na przykład mniejszego, bo tak mnie zastanawia. Kurde, już muszę zacząć robić niedźwiadka. Panika teraz następuje, poczekaj chwilę. Już, spoko. Słuchaj, ja też tutaj mam troszkę paniki. Czekaj, tutaj zróbmy tak. Ja bym chciała go wycieniować, ale chyba mi to nie wyjdzie w tym konkretnym podejściu. Czemu? Właśnie spróbuj tak. Bardzo, bardzo łatwo jakoś możesz spróbować zrobić tym. Po prostu ciemniejszym kolorem pojedynczym, tylko krawędzie zarysuj. Okej. Ja też tak spróbuję zaraz zrobić teraz. Kurde, czas się kończy. To jest masakra. Za szybko, Dobra, zróbmy tutaj Tutaj. Ja czuję, że za mało się skupiłem na samym misiu, a za dużo na wszystkim dookoła. Ja o, kurde. Chyba za bardzo się skupiam na misiu z kolei. Tak? Tak. O nie. Dobra, ej, mało czasu, bardzo mało czasu. 13 sekund, a ja mam... Nie, ja mam jakąś surykatkę na tym. Pomocy! To jest po prostu tragedia. Czekaj, zróbmy mu... Szybko. Dobra, ma zielony uśmiech. Nie chcę tego komentować. O nie, dobra. Słuchaj, to jest chyba najgorsza rzecz, jaką w życiu narysowałem w tym momencie, żeby powiedzieć. Ja też i uwierz mi. Dobra. No, chyba... No jest źle. Jest tragicznie, powiem szczerze. Ten z prawej na dole jest Ale bomba po prostu. Ale fajna.
Cudowna po prostu, no. Za bardzo się spiąłem z tą komodą. Nie wiem dlaczego, ale ja zawsze tak mam, że wiesz, ścisknij na tym, na czym powinienem. Ja no. Muszę szczerze powiedzieć, że jeżeli o mnie chodzi, to na pewno większa rzecz, mniej detali. O, ten no to... większy niedźwiedź byłby dla mnie łatwiejszy do narysowania niż mniejszy, bardziej detaliczny. A no to się, tak. Że wtedy można tak też sobie go opracować. Ja ci powiem, że mam ogólnie bardzo fajnego moda, który nazywa się kamera mod, jakoś tak. W ten sposób. I możesz przybliżać sobie dowolnie kamerę, jakby. Nie? W sensie oddalać, przybliżać. Mhm. Tak nie jak w Optifine, tylko jednorazowo, tylko po prostu możesz takiego zooma sobie prostego robić. Dobra, gdzie jest ten twój, bo... O jest, jaki piękny. Ej, wspaniale wygląda. Ej, mi się podoba po prawej ten UFO niedźwiedź. UFO niedźwiedź? A czemu jest UFO? Bo jest taki... No taki przejrzysty, mocno. Aha, w sensie, że ten, że ma dziurę w brzuchu, tak? No zdarza się. No. Dobra, ej, ten z lewej jest super po prostu. Ten z lewej jest bardzo fajny, też no. Taki bardzo prosty pomysł, nie? Ale ładnie ten, ładnie to wygląda po prostu. Chociaż ten z prawej, tak wiesz, bardziej przypomina samego niedźwiedzia już. A, tym wszystkim. Czepiasz. Ale mój to po prostu było przegięcie, muszę powiedzieć. Dobra. Nie, niedźwiedź to jest ciężki temat. No, szczerze mówiąc, to tak. Zaraz zobaczymy, może następny temat jakiś fajniejszy się trafi. Oby. Ja trzymam kciuki za pochodnie. Pochodnie da się fajnie narysować. O tak, pochodnia albo to była creepera. Super. Dobra, no to z lewej, no. Zdecydowanie najlepszy. Tak. Dobra, w ten oto sposób dotarliśmy do końca pierwszej naszej rundy. Słuchajcie, to już jest finał. I wygrywa tutaj ten gościu z lewej, czy też może nie gościu, nie wiem, kto to tam narysował. No w każdym razie gratulacje, GG wielkie dla ciebie, a my lecimy do następnej areny. Czy to zio, czy nie zio? Jedyny polski youtuber nagrywający Pixel Painters. Zio? No ty? Tutaj? Może podróbka? Możliwe, bardzo. Dobra, my zaczynamy, słuchajcie. Cowboy do narysowania. Jesteś? Proszę. Jestem. Super, udało się, doskonale. Słuchajcie, mam wrażenie w ogóle, że już rysowałem to, wiesz? Tak muszę ci powiedzieć. Naprawdę? No. Jak ale... to narysować? No, cowboya. Ale jak? Nie mam wiem. Mam coś powiedzieć, no cowboya. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, wiesz co, no, spróbuję narysować. No, polecam spodnie jeansowe, takie wąskie, najlepiej prawie rurki. To najlepiej cowboy wtedy wygląda. Wiesz, pasek skórzany, do tego pistolety w kaburach po bokach. No. Skórzana kamizelka. Nie zapomnij o nogach na beczce prostowanych. Na co, co? Na beczce prostowanych? Tak, bo cowboy jak dużo konno jeździ, to jemu się nogi tak rozjeżdżają na bok. Aha, no dobra. Spoko. Bardzo istotna część jego wizerunku. Dobra, no to zapamiętam w takim razie. Zaraz tak zrobię. Już zaczynam. O nie, czekaj, kurde, mi się gumka włączyła na najwyższych obrotach. Dobra. Ogólnie to właśnie, i tutaj też można by tło całe zrobić tak z drugiej strony. Ja zaraz jak zacznę robić tło, to w ogóle nie zrobię nic więcej. To możesz tak, wiesz, delikatnie, ale nie szalej, nie? Chyba tak zrobię. No, spróbuję. Dobra. I teraz szybko. Tutaj będzie, o proszę, grunt, doskonale, wyszedł grunt i teraz, słuchajcie, musimy wspaniale tutaj przygotować tego samego cowboya. Jak go zrobić? Niebieskie spodnie, jeansowe, będzie tak to wyglądało. Ty masz jakiś pomysł? Tak, robię ostrogi. O, okej, okay. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Okej, okay. Słuchajcie, tutaj będą takie spodnie, tak jak narysja mówi, on musi mieć nogi na beczce prostowane. Tak. Jak ktoś tak pięknie się nazywa. Tutaj osę poprawimy to. Mówię ci, to jest najważniejszy element kowbojskiego wizerunku. Dobra, zapamiętam. Mówię, następnym razem jak będę robić to na 100% zrobię już tak totalnie od beczki wyprostowane. Kurde, ja coś źle robię. Cały czas wydaje mi się, że mam gumkę, a nie mam gumki, tylko pędzel z jakimś kolorem. I cały czas mi się tutaj psuje to wszystko. Dobra. Nie stresuj się. Ja się nie stresuję, na spokojnie. Dobra, to jest złotą klamrę. Złoty kolor to będzie coś koło tego. 2 minuty. Spokojnie, 2 minuty to jeszcze jest ten, jeszcze jest wluj czasu, tak powiem, kolokwialnie mówiąc. Dobra, ja zrobię go w sumie w białej koszuli, o, to będzie fajnie wyglądać. Taki, o, będzie w flanelowej takiej koszuli. Jakoś nigdy nie potrafię postaci rysować, nie wiem jak ty. Postaci to w ogóle jest ciężki temat. No. Dobra, i na papierze tak. I digitale to jest w ogóle masakra. No, ty masz jakiegoś swojego Devianta, czy nie? Mam. A jaki jest ten Deviant? Neresja tam powinnaś znaleźć. Okay. Ja jestem wszędzie Neresja, jestem nieoryginalna. Nie, to znaczy właśnie bardzo oryginalnie, jeśli jesteś wszędzie w tym samym. Ja jestem zawsze sobą. No to doskonale. No. Dobra, okej. Ogólnie zaczyna mi wyglądać już całkiem jak cowboy, ten mój cowboy. Jak twój cowboy? Rudego zrobię, o! Mój cowboy ma póki co kapelusz i nogi. To wspaniale, to u mnie jest gorzej, bo u mnie jeszcze nawet kapelusza nie ma. Dobra, trzeba się zabrać właśnie za ten kapelusz.
Trzeba zrobić oczy. To również jest bardzo ważny element. O nie! Czas! Minuta! Nie! Jezu, ale zrobiłem derpa. Ja nie mogę. To po prostu wygląda cudownie. Dobra, i szybko kapelusz. Tutaj o, zróbmy tak. Lucky look trochę, nie? No. Dobra, tu tutaj. Kolor pobrać? O, w ten sposób. Dobra. Nie pamiętam, który to był. O, i sztos. Dobra, teraz szybko jakieś cieniowanie. Mógłbym jeszcze tutaj spróbować zrobić. Kurde. Tutaj o, zróbmy taki cień. Tutaj zróbmy też cień z tej strony. Buty jeszcze potrzebuję. Kurde, patrz, no nie zdążę. Czuję, że znowu porwałem się z motyką na słońce. Totalnie. Dobra, tutaj łapka i szybko, on musi mieć pistolet. O! No mój akurat pistolet ma, ale to na tym by się kończyło. Tak? No to tak, tak całkiem dobrze. Jeszcze lasso można by było narysować ewentualnie. Dobra. Czekaj, druga ręka. Szybko, okej. Okay. Jest druga ręka i buty ewentualnie. Kaktus. Zrobię buty Alibaby na samym końcu. Ale kaktus, właśnie, można było kaktusa jeszcze zrobić w tle. Ja cię. To jest za mało czasu. Dobra, ja przedobrzyłem z ilością ja czasu. Ja nie mogę z ciebie. Czemu? Jaki kowboj, on nawet jest cały zrobiony. No, prawie cały, ale mówię, patrz na buty, buty Alibaby zrobiłem. Wiesz, po prostu cudowne, no nie powiem. O, ja cię. Dobra. A ten na dole fajny, nawet ma kaktusy. Ale sztos, ten na dole, bardzo fajnie zrobione. Ma kaktusy. Mimo, że nie lubię rysunków, które są tak konturowane mocno, to bardzo mi się podoba. No, ja czekam na twojego. Żebyś się nie zdziwił. Uwaga. O, ja cię kręcę. Ale cześć, ty też super zrobiłaś. I twoje, i to z prawej u góry są super. Ja muszę nabrać sobie totalnie wprawy, bo dla mnie to jest za szybko. No, ogólnie używaj ewentualnie wiaderka, jeśli chcesz wypełniać, to też trochę szybciej zawsze, nie? No. Fajnie, ale zrobiłaś, wyszło mi niezłe. Fajnie zrobiłaś to cieniowanie niebieskim ogólnie, też mi się strasznie podobało, że biały kolor wycieniowałaś na niebiesko, tak jakby wiesz, taki połysk od tego, od nieba. To super fajnie wygląda. Serio. Och. Tak serio. Dobra, dzięki. Kurde, patrz jaki ten! Oba ale to są tak super. Zarąbiste. Ja nie wiem, ludzie mają taką wprawę już. No, nie martw się. Myślę, że jeszcze te 3 odcinki i ty również będziesz miała. Ale mega te kowboje, naprawdę. Już super wiem, to wygląda. Co będę robić codziennie wieczorem. Będziesz ćwiczyć do następnych. Będę ćwiczyć. Zobaczmy. O kurde. A ten nawet ucho ma, patrz. No właśnie, ktoś ucho narysował. Pierwszy raz w życiu widzę, żeby ktoś narysował ucho w takim rysunku. No sakra. No i trochę mi czasu zabrakło na to, żeby to zrobić. Swoją drogą mój kowboj ma rękę wykręconą jakoś dziwnie, w sensie tą lewą, bo ten pistolet powinien być w drugą stronę, tak prawdę mówiąc. O kurde, nie no, te mi się tak strasznie podobają. One są Oba tak są kozackie. Super, właśnie ciężko wybrać, na którego zagłosować w ogóle, masakra. Ale super. Ciężka decyzja. No super. I mamy zwycięzcę, także gratulacje, GG! Naprawdę, ale według mnie totalnie zasłużone. Pięknie wyszedł ten cowboy, bardzo ładnie wygląda. Dobra, i słuchajcie, to by było na tyle z naszej strony, także dzięki wielkie za oglądanie. Macie oczywiście w tym momencie na ekranie kanał Neresi, zapraszam tam bardzo serdecznie. Wbijcie, zostawcie suba, oglądajcie to, co tam ona tworzy. I słuchajcie, do zobaczenia mam nadzieję w następnym odcinku, również gdzieś tam z Neresią. Także trzymajcie się, na razie i cześć! Pa!